Oj, dzieje się dzieje! Dzieje się dzieje! Każdy skamieniały nie trzeźwieje. Także w dzisiejszym odcinku e, sprzedaż wódki wśród skamieniałych rośnie. Czy skamieniali robią też z wódki herbatę? A może to herbata robi e, ich z wódki? Nie wiadomo. Także w dzisiejszym filtrze mam nadzieję, że nic się nie uchowa i żaden kamyczek tam nie przejdzie. Zaczynamy! Zatem się Macie, to jest 321 krypto, zaczynamy wszystko z powiem, z moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, przeczytajcie sobie disclaimer i jak wam pasuje, no to po prostu yy, kontynuujemy oglądanie, jak nie, no to musicie wyłączyć. A jak przedostaliście się i patrzycie z jakimś tutaj o, awangardą, o, jakimś tym, to znaczy, że mój filtr raz kamieniałych nie za bardzo zadziałał i to nie są chyba wiadomości dla Was, bo yy, przejmowanie się strach wiara w, ten, w rzeczy, których się uczyliście za nie 20 lat no to wiecie, ta stacja nie jest na żadnej licencji TVN-u, ani Polsatu, ani tam yy, jakiś tam radiów, ok, i innych rzeczy więc raczej nie to, jedziemy, jedziemy, jedziemy więc dzisiaj tak dosyć szybko słuchajcie, Bitcoin na razie yy, cofa się z tego naszego kanału, czyli w ten punkt, co tutaj celnęliśmy no na razie tutaj widzę końcowkę i na małych się pokaże pewną rzecz. Oj mówię wam się będzie trochę o Polsce i Fuuu, hu, 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 hu. dobra, ale zanim zanim dojdę oho, oho, oj. także mamy spadek z tego naszego kanału i teraz to uruchamia nam, że jest koniec korekty. O tutaj pamiętajcie, że jak coś jest w kanale to oznacza, że to jest korekta i mamy spadek no to więc jest to koniec korekty. Więc jest to koniec korekty to wydaje mi się, że ciągniemy nadal tutaj do dołu i Teraz tutaj na mówiłem, że jak przejdziemy przez ten swing fair pattern w tym miejscu, no to ci, ciśniemy dalej tu do likwidacji, by cena napędziła się. Wcześniej swing fair pattern miałem tutaj na porannym updajcie. No i powiedziałem, że jak przejdziemy, a się nie zamkniemy powyżej, tylko będziemy tutaj tłomczoszyć się tsz, do dołu. No i wtedy właśnie też polecieliśmy do dołu. Tutaj powiedziałem, że nie, oczekiwałbym teraz dywergencji na małej osi. I Zobaczcie. Po prostu nie ma co się spieszyć. Zobaczcie, piękna dywergencja, piękna dywergencja, odbicie bardzo piękne i ponownie jest to tylko korekta. Tego ruchu. Więc jeżeli ktoś sobie narysuje trendlinie, ta cena powiedzmy coś takiego jeszcze zrobi, tu będziemy mieć cztery kanał, bo teraz nie możemy nic narysować, teraz mamy tylko po prostu um, jedną, zobaczcie, jedną odnogę. Więc yy, nie wiem, jak ktoś oczekuje, to jest zgadywanie, no to zobaczcie, yy, mniej więcej yy, tutaj. Oj, 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 sorki, nie to. Mniej więcej mam tu jedną odnogę, więc potrzebuję drugiej odnogi. Wtedy na przykład mógłbym zrobić taki kanał, tak? I wtedy w tym kanale, jakby znowu widzimy tego kanału, to koniec jest tej korekty, no i albo ciśniemy w dół, tylko to jest malutka oś czasu na double bottom i może wtedy byłoby większe odbicie do góry, ale na razie nie widać tego. Jednak pokażę Wam, że przed crashem, który według mnie będzie nie wiem, miesiąc, może jeszcze pół miesiąca, może nie wiem, półtorej miesiąca i e, zaraz pierdzielnie, nie będę się pokazywał dużo monet, ponieważ to nie ma sensu, wszystkie one wyglądają bardzo podobnie w tej chwili, a tutaj pełno cofek jest, zobaczcie Awe też już traci grunt, tak jak mówiliśmy DOT niestety wypadł z kanału, więc teraz oczekiwałbym po prostu na każdej monecie, zobaczcie pokażę dla przykładu DOT, ale na każdej monecie włączacie sobie Fibonacci i oczekujecie spadek na Golden Pocket, mamy ten spadek, I jak cena tutaj zobaczycie dywergencję na mniejszej osi czasu, bo ja mam na piątce, no to cena może robić coś takiego pyk, 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 pyk i to będzie Początek, shoulder, head i budowanie shoulder i wtedy dot by mogło wychodzić, rozumiemy? Jeżeli tutaj będzie podbicie teraz do tego kanału, to uważajcie, według mnie jest to okazja na short, bo mamy 4, 2, 4, 38 i kanał i raczej wtedy ściśniemy jeszcze tutaj niżej. Także takie opcje i to jest na większości coinów, większości coinów. Nie będę teraz pokazywał tutaj w innych, po prostu pojedziemy. Spójrzcie, teraz chcę pokazać Wam, teraz chcę pokazać Wam, jak wygląda A ja jak wygląda Bober jedzący kamienie <laughs> e, zobaczcie, 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 zobaczcie. E, zobaczcie, tutaj mamy Federal Funding Rate, dobra, weźmy sobie to wyłączmy, dodajmy. E, dodajmy, może nie, może wezmę SMP, nie dobra. Dodajmy teraz SMP, spójrzcie, w tym momencie. Mamy takie charakterystyczne rzeczy. To się na kanale pokazywałem. Patrzcie, mamy tutaj Higher High, Higher High, higher high, higher high, higher high albo ten higher high, w tym dwa mamy. W każdym razie tutaj nie mamy higher high. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jak fed idzie bokiem i mamy takie zdarzenie, a to jest od roku 2000 następnie potem w 2007. 2008, Następnie potem w Plan Dc 2019, no i teraz, no i mamy raz, dwa, trzy takie same zdarzenia, więc słuchajcie, czwarte zdarzenie też myślę, że może wyglądać bardzo podobnie. Czyli teraz każdy już zastanawia się, kiedy to klapnie, a dzisiaj pokażę właśnie parę rzeczy, że oh my god, tu już klapie, to już koniec, już warchlacze tutaj nawet latają, tak? I zobaczcie, w tym, w tym momencie Fed Funding Rate okay, zaczyna być zaniżany, czyli giełda spada jako pierwsza, Fed ratuje giełdę. Giełda spada jako pierwsza, Fed ratuje giełdę. Giełda tutaj akurat było inaczej, giełda poszła do góry, ale mieliśmy ten układ i Fed zaczął ratować, czyli wydaje mi się, patrząc tylko na to, no już wiemy, że Fed nie da rady daleko już wytrzymać już ten gruby, traci zotoniki, no trzeba być w ciśnięcie. ale pasuje nam na ostatnich razach, że był tutaj higher high. Nie wiem, czy to będzie nowy higher high, tak jak tutaj był, czy po prostu taki standardowy w tym miejscu. Ale będę oczekiwał czegoś takiego. Czyli w tej chwili na S&P mielibyśmy wyższy dołek albo taką powiedzmy trochę bokiem, i nadal do góry byśmy wychodzili. To jest wbrew po prostu tutaj nie. Czy jeszcze możemy zobaczyć to na innych takich momentach. Tutaj taki mały higher high był. Tu też był higher high, tylko był tutaj na dole. No tutaj nic nie widać. To są takie małe. Zaraz zobaczymy. Tu już. Na samym górze tutaj już spadliśmy, tu było odwrotnie Lower, tu też odwrotnie, zobaczcie. Spójrzcie, tutaj charakteryzowaliśmy się, że było odwrotnie. Mieliśmy spadki, 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 spadki i fedratową, a później od jakiegoś czasu chyba po wielkiej tej, wielkim tym crashu, jaki był tutaj, znaczy wielkim chaosie, jaki był w latach 70. w Stanach. Później przeszliśmy na wyższe. I to mi się wydaje, że w tym miejscu też był wyższy szczyt. Tu był też taki wyższy, wszystko troszeczkę inaczej zgrane. Ale od tego miejsca, zobaczcie, bam. Bam. Tak samo. Bam. No i teraz, nie wiem, no czekamy na kolejny taki ruch. Tak, tak przynajmniej bym obstawiał tutaj, że to jeszcze nie jest to, że to jeszcze było pociągnięcie, żeby złapać wszystkich w pułapkę, bo wydaje mi się, że jeszcze miesiąc czasu. Cóż jeszcze można powiedzieć o Fedzie? Fed? Wydał wczoraj oświadczenie, iż no nie pauzują, ale taki hokisz pauzowanie, wiecie, że, że no, no pauzujemy, ale z zamiarem na podwyższanie. A co mieli powiedzieć? Już nie, da, już nie dają rady. Dlatego tutaj. Dlatego tutaj, w latach 2000-2008-2019, było to samo. Ale myśmy na to nie patrzyli jeszcze wtedy. Było to samo. I te same warunki były, że już, no, no, tak, 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 dupa, było to samo. Dlatego Jak sobie dodamy job offers, unemployment rate, cokolwiek, you name it, to zawsze gospodarka wymuszała takie działanie. No nie ma Bata, wymuszała takie działanie. Wymuszała takie działania. Także robi się ciekawie. Dobra, idziemy do wiadomości. Zobaczcie teraz. W Stanach szykuje się ogromny strajk. Chodzi tutaj o tych procentów samochodów. Ale nie tylko, bo do tego podłączone są też inne jeszcze dobra, jak sub ten części, na przykład jakieś tam dostawki, na przykład transporty w ogóle. Więc alert w jednej branży po prostu spowoduje paraliż w innych branżach. I w tej chwili bardzo ciekawe mi podsyłacie linki tutaj na temat traków, trackersów w tym w Stanach, czyli ludzi, którzy mają powiedzmy samochody dostawcze, takie wiecie, te duże, tiry, tak powiedzmy na polskiemu i są one w sprzedaży i, i po prostu ciężko jest sprzedać, ceny spadają po 50%. Dlaczego? Dlatego ja już o tym mówiłem że parę miesięcy temu jak pokazywałem taką firmę Yellow Trucks. Yellow Trucks ogłasza, czy już ogłosiło, upadłość, nie i chodzi o to, że to firma, która była dotowana w czasie Plandeki. Im wiele z tych firm powinno upaść dawno, ale poprzez dotacje zaczęli oni po prostu funkcjonować, rozdawać tą kasę, ale dotacje się skończyło. Mało tego. Małe firmki popowstawały i one też tylko na tych dotacjach. Teraz się to kończy i nie ma, jest zbyt duży supply tych samochodów. I to jest rzeczą samochodów. Dziś też pokażę, że supply mieszkań w Polsce może się dramatycznie zmienić już niedługo. I nie jest to tak, że zawsze jest ta, wiecie, ta sama karta, że yy, no tutaj jak ktoś mówię, mówię, i ktoś, no tak, ale jakiś tam powiedzmy ktoś, kto robi flipy, no tak, ale mieszkanie jest nadal za mało, tak? Ja Wam powiem, skąd się bierze coś takiego, że mieszkań jest za mało? Mieszkanie jest za mało dlatego, że bierze się to z prostego obliczenia. Jeżeli ktoś ma powiedzmy 25-30 lat, ok, to przyjmuje się by default, by default z założenia od razu, że ta osoba musi, musi musi kupić dom. Dlatego jeżeli weźmiemy ilość takich Polaków, powiedzmy, nie wiem, strzelam teraz, powiedzmy, jest ich powiedzmy 1 milion, dobra, tych Polaków, okay, milion, a mieszkań jest powiedzmy pół miliona, strzelam, 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 ok, miliona, to co wychodzi za założenie? Że jest niedobór mieszkań. Pytanie jest tylko jedne. Czy te osoby będą ładowały się na granat? Czy te osoby będą chciały się zakredytować na Takim poziomie, albo czy te osoby mają taką mentalność, żeby kupować te mieszkanie. To są trzy bardzo ważne pytania, na które trzeba odpowiedzieć. I jak dotąd, jak to widzę, i ja oglądałem parę takich różnych kanałów jeszcze kiedyś, i teraz, koło, teraz bardzo rzadko, bo już widzę, do czego to zmierza, więc nie ma sensu. Tam jeszcze żyją starym takim tchem. Nie ma tych odpowiedzi w ogóle. Temat ten, jak już tylko ktoś zarzuci któreś pytanie, absolutnie to jest w ogóle najlepiej. Du, 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 wziąć w pochodnie spalić ten albo zamknąć go na solarium na dwie godziny na przykład. Nie? I ten, nie ma takich rzeczy. To są bardzo ważne pytania. Więc pytanie wtedy jest główne, czy na pewno jest niedobór tych mieszkań. Rozumiemy? To jest jedna rzecz, ale słuchamy dalej, słuchamy dalej. Więc tutaj będą sporo różnych rzeczy. I teraz em, te firmy, czyli supplierzy na przykład, nie dostają tych samych rezultatów, jakie Miały w przeszłości, czyli przyzwyczaiły się do prostej kasy. Wiecie, tu sprzedaje się to, tu sprzedaje się tamto, ale ilość tych samochodów mówimy o jednym trylionie, czyli jednym bilionie kar tego zakredytowanych ludzi na samochody, a najwięcej tych kredytów powstało, jak była planteka: ludzie z tym na zakup samochodów. I teraz średnia spłata to 1000 dolarów. 1000 dolarów za samochód. Więc już jest rynek przesycony. Ludzie wątpią, że będą zmieniać samochody, bo już nie ma jak. Zresztą sami widzicie, sentyment jest do dołu w Stanach i w Polsce jest to bardzo podobne. W tej chwili bardzo podobne jest, rzeczy są w Polsce i w Stanach. Obserwujesz, że w Polsce, ponieważ są łatwiej dane do zdobycia. W Polsce trzeba się. na ten. na Tutaj inna firma, która produkuje części, na przykład do tych trzech głównych fabryk samochodów, może odstawić 300 pracowników, jeżeli na chwilę. Zamknie się poprzez te strajki. Bo pamiętajcie, że jeżeli końcowy odbiorca ma strajki, nie ma produkcji, cały łańcuch dostaw stoi. Albo produkują na magazyn i, i huk wie, tak jak Chiny. Także nieźle, co? Wracamy do Chin. Chiny w tej chwili yy, sprzedają swoje, yy, ten, swoje rezerwy dolarowe. Jest to plan, który został zastosowany identycznie w czasach yy, tych azjatyckich tygrysów czyli kraje, które tam bardzo się rozpędzają na tych azjatyckich rynkach, miały dobre rezultaty, jednak nie podobało się to osi Londyn i Wall Street, więc zaczęli za pomocą czego? Dokładnie za pomocą różnego typu rzeczy jak featuresy dewaluować walutę. I wtedy zaczęły się te problemy. Dodatkowo później te państwa, które miały te problemy, wpadły w pożyczkę kogo? Nikogo innego jak... IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który od razu nakłada srogie warunki, że przejmujemy co? Dokładnie to, co w Polsce. Infrastrukturę, nakładamy bardzo wysokie yy, procenty na walutę, żeby stłumić gospodarkę i robimy z państwa niewolnika do końca życia. Myślisz, dlaczego te wszystkie ustawy w Polsce na temat tych gruntów, to, że korporacja może Wam zająć dom, to, że jeżeli zobaczą jakieś pierwiastki, to coś tam. To, że mamy tyle wojska USA w Polsce, w strategicznych miejscach, gdzie jest najwięcej minerałów. Okej, okay? i tutaj taki jedno, często mi podsyłacie, nie będę mówił o nazwiskach, ostatnie, na ostatnie wypowiedzi naszego ziołomana z, tutaj z, z zagranicy, mówiące już, że już Polska to BB, już nie taki dobry ten i teraz takie mam pytanie, żebyście dali znać w komentarzu. ok? tylko tak zastanówcie się przez chwilę, dajcie znać. Wiecie, Mamy takich strategów na YouTubie wybitnych i taki kanał, taki, który tam, O oh my god, z 50 tysięcy subskrybentów polecił na 700 tysięcy? Jak tylko się ta wojenka tam otworzyła? I moje pytanie jest takie moje pytanie jest takie jak oceniacie strategiczne myśli, strategiczne jakby myślenie? i cały, cały saoktorstw myślenia o tej sytuacji przez te osoby, jeżeli te osoby nie mają pojęcia, tak mi się wydaje, w ogóle o jakby y, monetarnej stronie geopolityki. Jak wy to oceniać, jak, jak wy to widzicie? Oczywiście nie będę mówił kto i co, ale jak wy to oceniać, Bo ja, ja stałem okoniem do praktycznie tamtych test cały czas, no i tam mi się trochę obrywało, ale dzisiaj właśnie, wczoraj właśnie e, kompan z w Ukrainy powiedział co innego, prawda? I zobaczcie, Chińskie, ten, Chiń, Chińczycy trzymają 13,6 miliarda w, w dolarach, czyli w, w obligacjach. I na razie zaczynają sprzedawać. Chodzi o to, że starczy im tego paliwa na dosyć długo, ale pytanie jest, dlaczego sprzedają, żeby mieć te dolary. A skąd normalnie te dolary mają? Z handlu z USA. Okay? Te dolary krążą. Okay. Towar in, dolar out. I teraz, jak nie mają tego, no to mają te właśnie rezerwy. I cały plan polega na tym, żeby te rezerwy zostały wypełnione. Wtedy już Chińczycy nie mają tego. Nie mają tego, żeby handlować np. z Australią, żeby handlować z innymi, bo oni przyjmują tylko dolary. Nikt nie chce tego juana. Po co jakaś waluta, która jest nie wiadomo ile jej jest, nie wiadomo tam są dane, które są nie wiadomo jakie. Także widzicie teraz, jaki, jaki jest tutaj taki plan większy. Dobra, idziemy dalej do wiadomości. No tutaj małe odbitki, kapitał tylko wszedł w dwie, jakby, coiny. M-Bot. O tym m botie się sporo mówi, jest tutaj, to jest nie tylko telegramowy powiedzmy bot, ale i sniper bot, ale i wallet i ma tam parę ciekawych funkcji, głównie jest to tutaj porównanie moon bota do Unibota, tak, M-Bot to MoonBot. I MoonBot, zobaczcie, ma tutaj pa pa, 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 pełno różnych rzeczy oraz porównanie jest do Unibota, gdzie tu Unibot niestety nie ma. Unibot jest głównym jakby końcem, to jest stare porównanie, bo już ma tam, chyba 6 milionów teraz Market Cap czy coś takiego. I Unibot tutaj niby traci, Unibot jest jakby gwiazdą, także ja nie widzę tutaj żadnych nowych opcji, ponieważ Maestro też ma y, takie rzeczy. Nie wiem, czy akurat Copy Trading ma Maestro, ale chyba nie ma, chyba Unibot ma. Y, później różne kontrakty można próbować, rug detektor też ma Maestro, także nie ma tutaj takich nowych funkcji. Jednak jedyną z tych funkcji, jak mówiłem, to jest właśnie KYC. KYC okay? I tu ten bot może mieć tą trakcję, żeby było KYC, bo chodzi o to, że dużo tych devów po prostu jak tylko wpadają w tą tak zwaną kryptoplandekę. E, to od razu nie ma. Jest róg pól, i do widzenia. Nawet jak projekt jest dobry, nawet jak ma use case, nawet jak ma dobre idee, community dobre. No wszystko jest dobre deweloperowi po prostu się nie chce. Zgarnia tax, z pól, czy cokolwiek i do widzenia. Nawet jak mamy contract Riot, to i tak może pociągnąć Liquidity poprzez po prostu tego pociągnięcie sprzedaż i, i do widzenia, tak, wycofanie. I do widzenia. Na przykład mogą być ukryte wallety ukryte. Mogą być wallety które są po prostu ich, ale niby są to ludzie, tak? I nagle jest ciągnięcie na maksa. Także. Także KYC może to sporo namieszać i wydaje mi się, że projekty, które już były i uciekły w takim rugpulu i powstaną nowe projekty, które tylko będą miały KYC, te projekty mogą zarządzić. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem o tym Favor App, tak? No i na Swissborgu tutaj Public Volt był i można było zainwestować minimum 100 HSB do 1000 HSB i praktycznie cały ten volt, te te miejsce od razu z miejsca zostało zapełnione. także nie wiem, czy tam jeszcze jest miejsce. Jak macie apkę SwissBorga, to pff, możecie sobie tam jeszcze zobaczyć, ale już prawdopodobnie Public Vault już, już jest już jest wyczerpany, bo tam, tam, tam powiedzieli. Także zobaczcie, jakie jest brania. Nad... No i SwissBorg od czasu do czasu ma właśnie takie presale, które są no, ze względu na duże community po prostu wyprzedawane w ciągu, w ciągu paru chwil. I wracamy do SK. -a. SK miał teraz pewne takie konferencji. Akurat nie wiem, właśnie nie wiem, ten link powinien być do takiej konferencji, ale coś tutaj nie wiem. I chodzi o to, że do, do oni do, mają te partnerstwa tam z Orange czy z innymi i dowlekają to. To jest akurat starszy artykuł. I tutaj właśnie jak wpisałem, to powinno się wyświetlić te nowe, no ale nieważne. Teraz była taka konferencja, zaraz gdzie To sobie zasejwowałem. Um, momencik, 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 sobie tutaj zasejwowałem Um, Zasejwowałem sobie tutaj e, Gdzie to było e, Tak to było Orange Hello Future Article, tylko że akurat Oni byli tutaj właśnie niedawno na tym wrześniu I wiozą to dalej Czyli sami widzicie Duży hejt jest poprzez działania Jakie były w poprzedniej hostie, Że projekt nie szanował za bardzo community I wydaje mi się teraz, że będą oni Stawali na rzęsach, żeby jednak community przywrócić Gdyż no mają też asa w rękawie Nigdzie nie poszli Produkt cały czas działa, coraz to nowsi partnerzy korporacyjni i use case'owi. Także wiele projektów poszło spać albo jakieś tam małe upgrade'y mają, ale nic poza tym. Więc warto popatrzeć na to. Tym bardziej, że dużo backholderów się wysprzedało, ponieważ, yy, ponieważ, nie, wiem, niby to włączyłem, ponieważ, yy, no ponieważ była tam hejt w ogóle. Zobaczcie, tutaj jest duży atak jest na y, właśnie Gaplińskiego. No i teraz chciałem pokazać pewne takie rzeczy, które nie wiem czemu, ale zaczynają atakować Gaplińskiego. i ciekawe czy nie będzie jego wymiany. Wymiany na kogoś, kto będzie prawdopodobnie z World Economic Forum i będzie jechał oporowo. W, w górę ze stopami. I patrzcie, Kredyt Agricole, pamiętajcie, Kredyt Agricole jest podłączony do głównej um, linii życia przez FED, czyli jest razem z um, World Economic Forum, dobrze. I oni zrobili takie, tak, takie badanie, nie wiem, jaka to analiza jest, ja wam pokażę zaraz na paru screenach, że f, f, sami sobie to zaprzeczają też. NBP jest, jest współwinny wysokiej inflacji. I tutaj profesor Gapiński ma problem. Nasz stary soku, który razem z Stalonem na krawędzi rozgrali feda, wątpię, że akurat ma takie problemy. Także według nich przyczynił się do wzrostu cen żywności w Polsce i pokazują na to dowody. Więc ja pokażę też moje dowody bazujące na Google obrazki. Okay. Nie chcę, tu bla, 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 bla. bla. Tutaj przyczynił się, poziom 100% wcale nie roboty, wręcz przeciwnie, przyczynił się do wzrostu żywności nad Wismą. To jawne oskarżenie NBP o niepowodzenie prowadzenia polityki monetarnej. NBP jest odpowiedzialny za wzrost cen żywności w Polsce, uważa Kredyt Agricol. I tutaj jak te inne wzrosty były, już tam na Węgrzech 68, na Litwie 48, w Estonii 43, bla, 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 bla pieprzenie. W Polsce ceny żywności wzrosły w tym okresie o 38,9%. Czyli zaraz, mieliśmy wzrost cen paliwa, mieliśmy wzrost cen żywności, mieliśmy wzrost cen najmów i innych rzeczy, a nasza inflacja była tylko na tam, nie wiem, 18%, skoro wszystko poszło po y, minimum 40, 50, 60%. <laughs> Samo widzicie, jaki, jaki, jaki tutaj syf poszedł, co? Dalej idziemy, dalej idziemy. Według specjalistów francuskiego banku dominującymi czynnikami, które tłumaczyły różnice w skali wzrostu cen żywności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, był, słuchajcie, wyjściowy poziom cen żywności wynikający w znacznym stopniu z poziomu zamożności analizowanych krajów więc co ma tutaj NBP, piernik do wiatraka? Nie wiem. Ich ekspozycja na import żywności z Rosji i Białorusi ponownie, co ma piernik do wiatraka i osłabienie nominalnego efektywnego kursu walutowego. Okay, czyli mamy raptem tutaj coś. I potem, jak wskazują tutaj, oni, deprecjacja nominalnego efektu kursu walutowego odpowiada w Polsce się wzrost cen żywności w analizowanym okresie, czyli za około 1,5, czyli jedną za 1,5 NBP jest odpowiedzialny, okay, za 1,5. I to ile tej żywności, zobaczcie, zobaczcie, wzrosła żywność, 30, prawie powiedzmy 40%, tak? ale NBP jest tylko w 1,5 tej winie. Stopy procentowe. Wszystko inne jest winne gdzie indziej. Zaczyna się sytuacja inna, prawda? Celowe plandekowanie, inne rzeczy. Więc już widać, że jest tutaj coś niehalo. Targetem jest, jest Gepliński. NBP dołożył swoją cegiełkę, czyli nagle z winnego całej sytuacji już tylko cegiełka. Rozumiemy? Ale to jest daleko, już nikt nie dojdzie w tym artykule do tego, tego momentu. Yy, po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę była zbyt mała skala podwyżek stóp w Polsce. I uważam, że to. Jest największe oszczerstwo, jakie ten bank, czyli według mnie włodarze z Wall Street, rzucają w Polskę. Pamiętajcie, że Polska prawdopodobnie się zadłużyła bardzo u tym, w IMF. Z tego co widzę, bo to jest taka sama trajektoria strzału, że infrastruktury sprzedajemy. Okay? A sprzedajemy nie innym, nie innym, a korporacjom amerykańskim. Więc jeżeli była ma zbyt mała skala podwyżek, to jest to już typowy taki dla mnie wamp. Więc patrzcie, spójrzcie, tutaj mamy. Polskę, tutaj mamy Polskę i e, to jest inflation rate, dobra, mamy Pol Polskę inflation, więc zobaczcie teraz, tak jak ja też mam dane, 2022 inflacja osiągnęła zenit, dobra, mniej więcej powiedzmy jest to, zaraz sobie tutaj popatrzymy, to jest zenit osiągnęła w, w połowie powiedzmy wrzesień, sierpień, wrzesień, sierpień, wrzesień, ok, sierpień, wrzesień, gdzieś tutaj, 2022, pamiętajcie, sierpień, wrzesień 2022. Dobra? Osiągnęła. Eee, o, tutaj jesteśmy. Spójrzcie. Stopy procentowe w Polsce, zobaczcie, mniej więcej tu mamy rok 2023, więc gdzieś tu w tym miejscu byśmy byli, prawda? O, tutaj. Spójrzcie. Stopy procentowe nie szły, nie szły wcale. Do góry, bo już wystarczająco zostały podniesione. Pamiętacie wtedy, dałem ten odcinek, gdzie na tej em, em, ten, 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 YouTube, tym tym obrazku był Cliffhanger ze Stalone. Pamiętacie wtedy, wtedy, żeśmy mieli z tego bekę. I to, co powiedziałem, że wiem, co rozgrywa i pokazałem Fed. To był wtedy, no, właśnie, to był wtedy november 2022 i równo to rozpisałem jak dotąd, zero pomyłek. Wszystko rozgrywało się tak samo. I a zobaczcie, już, już te stopy procentowe szły bokiem. Wtedy też powiedziałem, że yy, tam na Gapińskiego wsiadali politycznie. tak? Ja mówię, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ jakby podwyższał tak jak Fed, no to w Polsce już by wystrzągliło wszystkich. Że każdy powiedziałem wtedy, co ma kredyt, powinien dziękować Gapińskiemu, że nie szedł do góry, tylko szedł bokiem. I powinien za nim obstawać, bo inaczej by wysprzęgliło wszystkich z gaci. Pamiętacie, jak tutaj ludzie narzekali, jak kredyty z 800 złotych szły na 3000? No to właśnie, by poszły, z 8, by poszły wtedy na 800, nie na 3000, a na 6000, jakby nadal stopy procentowe szły do góry. Dobra? I teraz patrzcie sobie. Stopy procentowe idą bokiem mniej więcej powiedzmy od. Właśnie nie wiem, jak znaleźć stopy referencyjne, stopy procentowe na TradingView. I dlatego tak tutaj się posiłkuje Google obrazki. Mniej więcej powiedzmy od listopada stopy szły mniej więcej bokiem. Wtedy był ten artykuł. Więc jak sobie cofniemy się tutaj, to od listopada mamy, zobaczcie, inflacja podskoczyła jeszcze kawałek, ale ogólna decyzja była bardzo dobra, bo od tego momentu inflacja zaczęła lecieć do dołu, prawda? Whatever, jak tam to liczą. Ale spadła praktycznie 50, prawie 50%. Więc czy, te, czy ta gadka tutaj, że zbyt mała skala podwyżek supernowów w Polsce jest tym, że no, ceny poszły tak bardzo do góry? No nie. Nie jest, bo nic się nie zmieniało. Inflacja już, już była... Yy, już była wysoko i spadała, i stopy procentowe nie było sensu podnosić. W Stanach podnoszą cały czas stopy procentowe i zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Ale to jeszcze nie jest koniec. Nie jest koniec. Dalej idziemy, dalej idziemy. Czyli widać, że w Polskę, na Polskę ktoś próbuje teraz tutaj najechać. Widzimy, że już mamy końcówkę tam z naszym sąsiadem. I teraz trzeba coś nowego tutaj zrobić. I nie wiem, ale ktoś nowy w razie Polityki Pieniężnej zobaczymy, kto to będzie, bo prawdopodobnie chcą wymienić Gaplińskiego. No, jeżeli będzie szedł do góry ze stopami, to wtedy będzie ten prawdziwy ar, ar, Armagedon Armagedon Patrzcie, teraz jest bardzo podobna sytuacja w Polsce, jak w Stanach, a właściwie w Stanach, jak w, tak w Polsce, jak w Stanach, więc w Stanach e, zawsze była ta sama karta, że supply domów jest niewystarczający. Tak, czyli jest zawsze mało domów, mało domów, mało domów, dlatego ceny będą bla 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 takie, ale jak się okazuje. Wiele funduszy, tak pamiętacie te wszystkie artykuły, że fundusze skupują całe bloki nieruchomości, wszystko na wynajem, wszystko, BlackRock będzie się wynajmować od BlackRocku i oh my god, ojej, już najlepiej ten się zakopać. I tu pokazuje dla mnie, że ten świat finansowy, który my tam szukamy, patrzymy, to nie są takie jakieś mądre kolesie. To jest, to wszystko ma tylko cenę procentu. I patrzcie, w Stanach, w Stanach jest taki problem, że jak mamy, yy, mamy tutaj. Powiedzmy, nie wiem jaka jest stopa zwrotu w tej chwili z nieruchomości w Stanach, ale to chyba 4% na rok, coś takiego, tak? Czy coś takiego, czy 5%? Ale jeżeli weźmiemy sobie obligacje, powiedzmy, ja mam tutaj dwumiesięczne, dwuletnie, ale są jeszcze trzy miesięczne, jeszcze są jednomiesięczne, są obligacje, które też oscylują w 5, coś tam procenta, więc pomyślcie sobie. Czy taki kompleks, który kupował właśnie yy, za czasów Plandeki mnóstwo tych mieszkań, domów, tego wszystkiego, i to, to nie dlatego oni to kupują, że no, my będziemy trzymać i później będziemy z tego mieć korzyści. Nie. Oni co rok, co roku muszą przedstawiać zwroty z inwestycji, swoje sprawozdania, efektywność tutaj, bo inaczej inne fundusze zaczną zabierać od nich pieniądze. Dokładnie. BlackRock nie jest niepokonany. Jeżeli będzie notował spadki, to znaczy, że inne fundusze ustawią się w innym miejscu, do innego garnka polecą. To jest cała to, tylko że o tym się nie mówi. Lepiej mówić o sukcesie, lepiej mówić o strachu. I teraz patrzcie. Jeżeli mamy coś takiego, że oni muszą mieć zwrot z rentu i tam w ogóle efektywność, a to cały czas maleje, bo widzimy, że e, no są problemy. Ludzie nie mają kasy, żeby płacić takie wysokie renty, zauważnie, więc oni nagle odsknęli się i zauważyli, że hej, może być problem, możemy nie mieć takiej rentowności i zobaczyli, że 3-miesięczne obligacje są na poziomie w ogóle to jednomiesięczne i dwumiesięczne. Nie wiem, czy akurat mam jednomiesięczne, zaraz zobaczę. Czy mam tutaj jednomiesięczne, poczekajcie, to by było 0 nie, to by było US01M. Nie wiem czy jest. Governmental Bonds, dobra. Zaraz sobie tutaj to przeniesiemy. Dęcik. O, eee, to jest trzymiesięczne, miesięczne, Dobra, patrzcie, mamy 5, tutaj było nawet za 6% i nic nie robiąc, kupując tylko obligacje, mamy 5%. Nic nie pięć 5% na rok. Tak? I wiadomo, naliczane jest to, to jest 5% rocznie i yy, przez 12 miesięcy, tylko że co miesiąc już mamy uwolnienie. Nie jesteśmy przywaleni tak jak yy, ten, ten Valley Bank, ten z, y, Silicon Valley Bank, który tam i inne banki, wszystkie banki, które nakupiły tych obligacji długoletnich i po prostu teraz są pod wodą. Tylko po miesiącu możemy sprzedać, sprzedać, sprzedać. Ale są bardzo płynne te obligacje, dobra? Więc jeżeli mamy. Jeżeli mamy coś takiego, no to yy, zaraz, to jest akurat to jest ich cena. Nie, to nie jest yield to jest. A, to jest MONT właśnie. De, aha, dlatego tego nie mam. Wiesz, wiem, że dlaczego tego nie mam. Ale one mają około 5%. 5%. E, 01 y jest. Tutaj sorki. Oto to. O właśnie. Dobrze mówię 5-3% mają. E, o tutaj. A tu cena możemy cyknąć. Dobra. I jeżeli mamy taki yield wysoko, to znaczy że one są, e, zobaczcie, e, mają podobny procent. Więc na księgach ryzykować w cały rynek e, nieruchomości, czy tutaj, możemy się spotkać z tym, że te firmy mogą zacząć dampować te nieruchomości w Stanach. Dobra? I teraz patrzcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. E, kupująca w Polsce mieszkania na wynajem, szwedzka firma ma kłopoty. Brakuje jej pieniędzy. Dobra. Nie wiem, to na razie pierwsza. Jeżeli zobaczymy inne tego typu artykuły, a one powinny pokazać się w ciągu miesiąca, tak? Od teraz, to może być ten znak, o którym właśnie tu mówię. Inwestująca w Polsce w mieszkania pod wynajem firma bla, bla, bla z rodzimej Szwecji potrzebuje dofinansowania w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów. Okay? Czyli widzicie, że nabrali kredytów, miały być zwroty z najmu i spłacać kredyty, a jest. Dupa. Dupsko przyszło, pewnie środkowo wylizane przez Kunę i z taką pieczątką ręki starej baby z Chin i, i tyle. I tyle w temacie. Problemy spółki dotknęły szwedzki fundusz emerytalny, czyli raptem mamy fundusze emerytalne, które zainwestowały w te różne rentier, rentierskie ok? i są problemy. I teraz widzimy, jaki syf się szykuje? No właśnie, tak? Także yy, zobaczymy, czy to jest tylko wyjątek, ale z tego, co się w Stanach mówi, bo dużo takich wywiadów oglądałem, jest bardzo podobnie. Więc. Yy... Tak czy siak zbliża nam się tutaj tąpnięcie, i wydaje mi się, że no to kolejny element do naszego tąpnięcia, który, na który czekamy. I po prostu yy, wydaje mi się, że to będzie krótkie stąpnięcie, a później dopiero będzie te właściwe za półtorej roku. Bo na razie w Polsce jeszcze yy, kredyt 2% zbiera żniwa, wszyscy wchodzą, jest pięknie tak? I, i, i w ogóle, więc myślę, że to tak jeszcze nie będzie. Ale będzie taki strach, że nagle będzie można coś wyrwać, powiedzmy, nie wiem, tanie, coś takiego i w tym stylu. I nadal liczę, że giełda pójdzie jeszcze wyżej, a dopiero później nagle będzie taki ostry spadek i wtedy dopiero złapią wszystkich w pułapkę. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trochę mięsa się polało. Na razie, cześć.